Obrady 33. Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Żeby nasza sesja była prawomocna i żebyśmy mogli podejmować uchwały, musimy sprawdzić obecność. Pani Marzena Dzierżyńska jest nieobecna. Pan Mirosław Gajek. Jestem, witam wszystkich serdecznie. Pani Wioletta Konieczna. Nie może się połączyć nawet. Tak, mamy problemy, tak. Pan Jerzy Landowski. Jestem obecny, witam serdecznie. Pan Paweł Litwin. Mamy problem też. Pan Roman Margielewski. Jestem, witam wszystkich serdecznie. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Dobry, jestem obecny, kłaniam się. Pani Maria Pokorska. Dzień dobry, jestem. Pan Andrzej Rywyk. Obecny, dzień dobry. Pan Przemysław Szelerski. Dzień dobry, jestem. Pan Daniel Werner. Dzień dobry, jestem. Ja też jestem. Pan Piotr Wodyk. Obecny, witam. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Dzień dobry, jestem. I pani Agnieszka Zelik. Agnieszka, nie słyszymy. Jestem. Dzień dobry. Tak, dobrze. I jeszcze raz zwracam się, czy nas słyszy pani Wioletta Konieczna? Widzieliśmy ją na obrazie, ale nie mamy połączenia. Witam serdecznie na obradach dzisiejszej sesji pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Witam zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Witam panią skarbnik, panią Martę Kraśmic. Witam serdecznie panią sekretarz, panią Dorotę Buczkowską. I witam serdecznie panią Kamilę, pana Krzysztofa. No i oczywiście witam was, koleżanki i koledzy. Sesja dzisiejsza jest na wniosek pana burmistrza, jest to sesja nadzwyczajna. Musimy rozpatrzyć dwa projekty uchwał. Projekt uchwały numer 33, mamy przez 219/2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu koszalińskiego oraz projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Polanów. Dzisiejsza sesja była poprzedzona wspólną posiedzeniem wszystkich komisji i szczegółowo pan burmistrz omówił tematykę i zagadnienia dotyczące projektu uchwał. Również odbyła się dyskusja na temat tych projektów uchwał, jak również na komisji były przedstawione opinie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty i Społecznych. Czy pan burmistrz chciałby jeszcze coś uzupełnić? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w dwóch zdaniach. Pierwsza uchwała odnośnie określenia w sprawie tutaj porozumienia z powiatem koszalińskim dotyczy projektu, wspólnego projektu gmin z powiatu koszalińskiego i samego powiatu dotyczących zakupu urządzenia do pobierania osocza dla wojewódzkiej stacji krwiodawstwa. Udział gminy w tym przedsięwzięciu to jest 10 tysięcy, tak jak każdego samorządu z powiatu koszalińskiego. To urządzenie przez powiat już zostało nabyte i służy już mieszkańcom naszego powiatu do tego, żeby można było pobrać z krwi osocze. Do tej pory niestety trzeba było jeździć albo do Szczecina, albo do Słupska. Dlatego myślę, że inicjatywa bardzo cenna, żeby ci ozdrowieńcy mogli pomagać osobom potrzebującym w postaci osocza. A osocze, tu chciałbym tylko przypomnieć, że jest dla osób ciężko chorych z powikłaniami
jako jeden z leków, żeby można było te ciężkie powikłania przezwyciężyć. Drugi projekt, panie przewodniczący, Wysoka Rado, dotyczy kryteriów, zmiany kryteriów dodatkowych, które ustala samorząd i tutaj na komisji mówiłem, że w tych kryteriach bardzo mocno chcemy podkreślić, że jeżeli chodzi o przydział miejsca w przedszkolu, to w pierwszej kolejności chcielibyśmy promować osoby pracujące, czyli rodziców pracujących, i one powinny mieć w pierwszej kolejności być preferowani. Dlatego w tych kryteriach, które może tutaj ustalać samorząd, chcemy to zmienić i w uchwale to widzimy, że chcemy dać za to 20 punktów. Oczywiście tutaj są te kryteria ustawowe, 7, i w uzasadnieniu tej uchwały państwo to macie. Czyli jeżeli ktoś w tych kryteriach ustawowych otrzymał jednakową liczbę punktów, co rodzic niepracujący, to te dodatkowe kryterium uchwalone przez Wysoką Radę sprawi, że będzie przyjęte dziecko osób pracujących i o to tutaj chodziło. Jest zresztą wniosek komisji skrutacyjnej naborczej z tamtego roku. Mieliśmy też takie przypadki, że rodzice dziecka niepracującego uzyskał więcej punktów niż rodzice pracujący. W związku z tym te kryteria chcemy dopasować i promować osoby pracujące. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Koleżanki i koledzy, przystępujemy do podejmowania uchwał. Projekt uchwały nr 33, łamany przez 219/2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu koszalińskiego. Czy są dodatkowe jeszcze pytania od państwa radnych? Nie słyszę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetu, pana Daniela, o opinię. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje uchwałę nr 33 łamane na 219 łamane na 21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu koszalińskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska jest nieobecna. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. No nadal nie mamy połączenia. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Brak połączenia, albo nieobecny. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Pani Maria jestem Pokorska. Za. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Tak, jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zylik. Jestem za. Jeszcze raz się zwracam do, czy jest obecna pani Wioletta Konieczna? Nie może się połączyć, rozmawiałem z nią przed chwilą. No nie może, no to nie słyszymy, tak. W wyniku głosowania 12 radnych było za przyjęciem uchwały jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 33 łamane przez 220/2021 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Polanów. Pytania, czy są dotyczące tego projektu uchwały? Pan burmistrz to szczegółowo mówił na komisji i na teraz na sesji. Nie widzę żadnych pytań. Zwracam się do pani przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury Spraw Społecznych o wydanie opinii.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje uchwałę nr 33/220/21 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Polanów. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jeszcze nie ma. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Za, tak. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. W wyniku głosowania wysłano 12 powiadomień. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Za przyjęciem projektu uchwały było 12 radnych, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Szanowne koleżanki i koledzy, jako komunikat tylko tak informuję, że sesja następna przewidywana jest po uzgodnieniu z panem burmistrzem, tak na początku lutego. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad 33. nadzwyczajnej sesji miejskiej w Polanowie. Serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, zastępcy burmistrza, pani skarbnik, pani sekretarz, pani Kamili, pani Krzysztofowi za udział w obradach. Sprawne w miarę przeprowadzenie obrad sesji i obrady 33. sesji nadzwyczajnej uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo.